mało wody. Tak, ale już nie 90, tylko z tego co wiem 93, tak? 3. Dziękuję. Ja mam tyle lat, co królowa angielska Elżbieta II. Razem kończymy lata. Dobrze, bo ja to kolega i koleżanka. Tylko, że ona jest bardzo siwa, ale jeszcze nie. No bardzo dobrze, gratulujemy. Dziękuję bardzo. Oddajemy głos panu Januszowi. Pana zapraszamy tutaj naszych gminatów. Przekładaj się mi komity, bo ja sam mam teren. Więc chciałbym wprowadzić trochę coś powiedzieć i o Bolku, i o Jurku. Skąd oni się tu wzięli, kiedy tu przybyli? O, takie wprowadzenie. Dostanę jeszcze takie upomnienie. Jak to wyglądało? Skrzyński do Konstantynowa przyjechał z Policzna, był tam gajowy. Oczywiście ojciec Bolka. I w Konstantynowie tutaj otworzył restaurację i zakład masarski. Mieszkali tam niedaleko, tak jak mówił Tadeusz, pani Puszelki. Pani Krzysiekowa, tak. Na rogu. Matka Wolka pochodziła z Brześcia, z rodziny kolejarskiej, nie tak dobrze sytuowanej nawet. Wolek miał dwie siostry, jedna z sióstr wyszła za mąż za Domańskiego, działacza ruchu oporu. Po wojnie musieli stąd uciekać, emigrowali. Na Śląsku się osiedli, bo z Gdańska ich niestety też wyrzucono. A Bolek ożenił się z panną z Białego Stoku. Panną Ogonowską, żyją do dzisiaj, mają dwoje dzieci. Dzieci już są bardzo dorosłe. Syn jest za granicą, a córka razem z nimi w Białym Stoku. No, a tam o szczegółach to jeszcze będzie w tym tytule. Dyplomie, tak to można powiedzieć. Natomiast o drugim naszym jubilacie o Jurku wiem trochę więcej, bo znamy się trochę dłużej. Ojciec Jurka, Michał, pochodził z Załucze Stare, to jest miejscowość w Załucze, przepraszam się. Miejscowość położona w powiecie Łęczna. Człowiek mechanicznie uzdolniony, ojciec. Był kierowca autobusu, był mechanikiem samochodowym. Początkowo dostał pierwsze lekcje jako kowal u ojca, a w czasie okupacji i zegarek reparował. Także co prawda syn nie odziedziczył takiej zdolności, on raczej leczył zawsze ludzi, ale też się na technice znał. Natomiast mama pochodziła z rodziny Okoniów, no a rodzina Okoniów tutaj dość liczna i znana. Dziadek był u hrabiego szefem owiec, owczarza. Są tam kilka tysięcy tych owiec, dziadka sprowadził hrabia z miejscowości Chełmno w powiecie radomskim. Czyli można powiedzieć, że był takim bacorominem, prawda? No i jak chyba siedmioro dzieci, jedną z córek Jenowa, to mama naszego jubilata. I nasz jubilat ma specjalny dokument, który nie wiem, czy kto inny może się w życiu pochwalić. Znalazł gdzieś wśród pamiątkach po mamie, kartkę zeszytu wydartą i z takim napisem. Syn urodził się 10.11.1939
1929 roku w Białej Podlaskiej o godzinie 4:15 w niedzielę. No ale z tego co go znam, to może do tych niedzielnych nie należy, bo to jest pracowity człowiek. Dużo czasu poświęca. No ale takiego dokumentu nie wiem, kto by drugi ma, kto by drugi miał. Natomiast jest jeszcze chyba i rekordzistą w skali chyba kraju, bo nie wiem, czy gdzieś można znaleźć, by było w Polsce drugiego człowieka, który na 20-lecie odzyskania Polski niepodległości mówi wiersz. 11 listopada. I trzeba trafić, że na 100-lecie odzyskania niepodległości ten sam młody chłopak, już jako dorosły człowiek, prawda, mówi ten sam wiersz i go pamięta. Czy ktoś w kraju jest tak? Obawiam się, że nie. To tak z takich jakichś ciekawostek jeszcze. Natomiast, no, jeszcze jest z życia rodzinnych bardzo ciekawa rzecz, że ojciec Michał był w wojsku, brał udział w 20 roku w wojnie, ale był w wojsku w Brześciu i był kierowcą dużego, ładnego samochodu, jest to gdzieś w którymś konstantynowskim roczniku. I wtedy na jakiejś inspekcji był, bo Polska była jakąś tam układem związana z Francją. W misji francuskiej w Lublinie to było. O, właśnie. I był na De Gaulle jako porucznik, wtedy z żoną był i ojciec jego miał to zdjęcie. I trzeba trafić, że w Warszawie w 1963 roku już De Gaulle był jako prezydent i ekspres wieczorny zorganizował takie spotkanie mieszkańców. I wtedy pan Michał był i De Gaulle pokazał to zdjęcie, co go bardzo ucieszyło i zdziwiło. No, z takich ciekawostek jeszcze rodzinnych tutaj mam zapisane. I proszę Państwa, żeby już dalej było wprowadzenie w to, co dzisiaj wymyśliłem, nie wymyśliłem już żadną. Dostano i Bolek, i Jurek takie dyplomy. I to jest dyplom, proszę Państwa, pierwszego ogólnopolskiego klubu 09, bo to do dziewiątki dochodzi. Skąd, jak to się stało? Ja wśród grona swoich ludzi dorastaliśmy do 70 roku. No i na takie spotkanie u moich przyjaciół, jeden z kolegów, no, zaprosił dużo różnych ludzi. Nie wypadało coś tam napisać. I napisałem, no i z tego powstał taki klub, który do dzisiaj już 14 lat istnieje. Ja Państwu przeczytam, jak to mniej więcej wygląda. I będzie nasz jubilat tym dyplomem honorowany, wręczony przez notatę. Ad multus annos jubilacie. Kolega Jerzy Rykucki, urodzony 10.11.1929 roku w Białej Podlaskiej, syn Genowefy i Michała. Z rodziny znanej, cenionej i zacnej zaszczyca swoją obecnością szeregi nowo powstałej ponadczasowej organizacji seniorów. Z wykształcenia lekarz, neurolog, kapitan Wojska Polskiego, muzyk, poeta, współtwórca tomiku wierszy Przemyślenia i Grymasy, miłośnik Podlasia, a w szczególności ziemi konstantynowskiej, honorowy członek SPZK. Kapituła klubu 09 powołuje wyżej wymienionego kolegę na zaszczytne stanowisko pierwszego wiceprezesa. Stanowisko to, choć tylko honorowe, daje wiele przywilejów. Pracować może zawodowo i filantropijnie,
kiedy ma tylko na to ochotę i nikt go do pracy zmusić nie może. Ani biało, ani czarno, ani żadna władza państwowa. W wyniku do wypoczynku ma prawo nabyte i zasłużone z racji dostojnego wieku, oczywiście 21, w którym żyje. Ma niezbywalne prawo do najpiękniejszych wspomnień, które może opowiadać wnukom, znajomym, zgodnie z ogólnie przyjętymi etyczno-moralnymi normami. Niezaprzeczalnie miastami wiceprezesa są mądrość, życiowe doświadczenie, zdrowy rozsądek, pamięć i konto na hasło. Wiele innych zalet, z których korzysta w odpowiedniej potrzebie. Nowo mianowany wiceprezes przyjmie dziś życzenia z racji twego dostojnego jubileuszu, który wypada 10.11.2019 roku. Przesadzamy trochę, ale tu jest zaznaczone, żebyś wiedział. Czuj się silny, stale młody i oby zdrowie ci zawsze służyło. Niech wena cię nie opuszcza i bądź znowu w dobrej zmowie. Pielęgnuj w sobie to, co cię wyróżnia. Dawaj dalej potrzebującym dar zdrowia i wesołości ducha. A nadchodzące lata niech przyniosą spełnienie najskrytszych marzeń i relacje wszystkich planów. Wiceprezes pełni swoją funkcję przez 10 kolejnych lat, po upływie których przechodzi do nowego klubu 001, czego serdecznie mu wszyscy życzymy. Do tych życzeń dołączamy pęk białych konwalijek, owiniętych wspomnieniową nutką i melodią. Prezes i kapituła. To jest ta strona oficjalna, a to jest taka nieoficjalna z dopiskiem. Verba volant scripta manet. Słowa ulatują, pismo zostaje. Gdy dziewięćdziesiątka za pasem i szybko się zbliża, lada chwila, za 5 miesięcy licznik czasu stopnie, czas na buchalteryjne wyliczenie, które z wyniku rachunku różniczkowego może mieć pewne nieścisłości w końcowym wyniku, bo 90 lat to 32850 dób. 90 lat to 16425 dni. 90 lat to 16425 nocy. A jak policzyć noce spędzone na hulankach, swawolach, uciechach, podniesione do potęgi jęty, a romantyczne wieczory, a późne powroty, a kolacje i śniadania razem wzięte, a powroty z męską przypadłością, na które rano siadłem, mleko nie zawsze pomagało. Czy da się to wszystko policzyć? Matematycznego wzoru na to nie ma. Liczyć można tylko na wspomnienia i dobrą pamięć. Tutaj przypomnienie, mała fotka, najbardziej pożądana, fotka najbardziej pożądanego bonu w PRL z 1938 roku, bon towarowy PK, $100. To dla potomnych, bo to właśnie już tego nikt nie ma. Suplement ten byłby niepełny, gdybyśmy do niego nie dodali koleżanek, kolegów, uciech, zabaw, wspomnień, sympatii, pierwszych miłości, pierwszego papierosa, matury i dyplomu. To wszystko razem wzięte, to twoje bogate i długie, piękne curriculum vitae. Podpisany. Cienkusz. I dalej. Chorawski, Łazowski, Chryciuk i przewodnicząca. Podpieczętowane i nabiera to już takiej, że tak powiem, prawnej mocy. I to dokument. Będziecie uprzejmi wręczyć mu. O. Zagra.
ogromną przyjemnością wręczam ten dyplom w imieniu kapituły i życzyłbym, żeby wstąpił pan do klubu nie 09, ale 01, ale już z perspektywy. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Identyczny dostanie Golek Skrzyński, prześlemy mu. Tutaj jest to samo mniej więcej wpisane, tylko w życzeniach, przeczytanego do życzenia. Długich lat życia w zdrowiu dla Ciebie i Twoich najbliższych. Sprawnych palców muskających klawisze klawiatury Twojego mistrzowskiego akordeonu. Golek, graj nam jeszcze długo i długo Tobie, tego życzymy. I to wszystko też jest wyliczone, tak jak u Jurka. I to by było, proszę Państwa. Pięknie, pięknie. Może 100 lat? Tak. Żenady, wiek mój poda prosto w mety. A tu jest szef mój z klubu. Niby, że to przypomnienie. Wnet twój jubel, więc coś napisz. Traktuj to jak polecenie. Tu nie wojsko. I nie muszę. Bez raportu na widoku. Lecz jest kłopot. Kumpel z roku. Szef kolega
i ze studiów kumpel z roku. Wprawdzie w wojsku nie służyłem, raz czy dwa na poligonie, lecz zostały rezerwiście dryl i gwiazdki na paronie. Cienkuś się tutaj nie certolił, bo argument miał sprawdzony. Musisz, chłopie, coś powiedzieć, boś jubilat tu rodzony. No faktycznie, pomyślałem, sytuacja niewesoła. Nawet słyszę, daj mu spokój, dziadek przecież ty trochę już pierdoła. O nie, nie chcę, ale muszę. Kto powiedział państwu znane? Muszę pisać, lecz co, nie wiem. Pan Lech miewał napisane. Czułem się jak uczeń w szkole. Siedzę w ławce, jest klasówka. Koniec roku, czy zaliczę, czy to będzie repetówka? Jeśli nie zdam, nie tragedia. Pech, brak szczęścia, rzecz by można. Bo rok szkolny się powtarza. Roku z życia nie można. Pędzi tylko wciąż do przodu. Nawet przerwa się nie zdarza. Szkoda. Ale byłby ubaw. Będę młodsza, rok powtarzam. Za swe lata już sędziwe opatrzności chylę czoło. Ale jakoś nie wiem czemu, nie za bardzo mi wesoło. 9 tych się nie chce wierzyć. Trochę smutne to realia. Bo i z czego się tu cieszyć, że to moje piernikale? Tak niedawno człowiek kozak. Dziś to nawet myśli skromne, choć czasami coś tam świta. Słaba pamięć i nie pomnę. Zdarza się, że mimo woli za dziewuszką się filuje. I co z tego? Nic, bo gestem niczym innym nie skutkuje. I dlatego, proszę państwa, nie ma się już co czarować, bo to śmieszne jest. W tym wieku nawet rzeczy tych żartować. Z tym balastem, choć niewiele nam zostało na widoku, lecz się jakoś idzie naprzód, dzięki Bogu, krok po kroku. Nie chcę zbyt filozofować, bo to nie z tej ziemi siły, ale chyba bliscy z nieba dłuższy byt nam wymodliły. I w niebiańskiej księdze głównej oznaczono nas bonusem. I my z Bojkiem właśnie spuli logo 90 z plusem. Jest możliwe, że dla rządu jakimś to impulsem było. Dziś są hity, brawo i strach, by choć farsy wystarczyło. Ale widać, że jest dobrze i się lękać nie potrzeba, bo w fiskusie super specy, no i pomysł prosto z nieba. Jak wam myci, generale? Nie był już winiawa młody. Odrzekł, żarty się skończyły, a zaczęły długie schody. Metafora jakże trafna, bo faktycznie, mości panie, nie pokonam już dwa piętra, jak zadyszka nie ustali. 9 dych zbyt szybko prysło. Niemal jakby trzasnął batem. I komputer w tym pośpiechu wiek odczytał brutto, z watem. Tu coś chyba jest na rzeczy, sobie tak deliberuję. Bo aż tyle lat na karku, kurde wol, to ja nie czuję. To też starszym zwłaszcza radzę. Nie zaglądać do swojej metki, tylko cieszyć się, że jeszcze dość daleko jest do sety. Naszych pań to nie dotyczy, bo wciąż mają szarną urodę. One nam się nie starzeją. Może trochę mniej są młode. Zespołowi z panem wójtem dzięki, żeście raut sprawili, byście w formie też na swoich piernikaliach się bawili. Ale zdrowia i humoru życzę wszystkim na wiek cały. I by czasem we frasunku nie zaszkodziły pożarły. Dzięki dla Spiritus Morens. J.H. Cieńkusz tu się kryje. Inicjator
wyjątkowy. Nie wiem, czy go ktoś przebije. Mój zły nastrój szybko mija. Krótka pamięć jest u dziadka, pardon, pradziadka. Mówią, że to nie choroba, lecz beztroska dziadku bratka. W życiu stąpa się po różach, lecz i wątki są z Golgoty. Nic nie zmienisz, nie rozpaczaj, bo wśród łez są i klejnoty. Dziękuję. Dziękujemy pięknie, gratulujemy świetnej weny, pięknej treści i bogatych. I myślę, że to pan Jurek dał się poznać z tej strony już od wielu, wielu lat. Jak tylko się pojawia w Konstantynowie, to za każdym przyjazdem były nowe treści, bogate, ciekawe, interesujące i wielokrotnie przenośni, ale tak dosadne i miłe. Za to serdecznie dziękuję. Widzimy się. Pan Jurek, jeszcze powiedzieć? Tak, proszę. Moi Państwo, posłucha to, zaśpiewamy powłucha to, głupkowato i piska to, a wy bijcie brawo za to. Kiedy lato się zbliża to, słońce mocniej przygrzewa to, panny dekolt powiększa to, i na wszystko pokaza to. Szczupła pani niemodna to, chłop nie leci dziś na gnato. Trzeba sobie wypicha to, swoje kształty wato, wato. Nasz kapelnik zapozna to, cych dziewczynkę i bogato, a w dowód, że ją kocha to, grał je zawsze cicha to. Maszynia to dosprząta to, za granicy sprowadza to, ale za to magistrato śmieci zbiera się łopatą. Ale za to magistrato śmieci.